Cześć, z tej strony Domanu, a dzisiaj zgodnie z obietnicą opowiem wam o niepokojących sekretach rozgrywki w EA Sports FC24, które w ubiegłym tygodniu udostępniło mi EA, za co oczywiście bardzo dziękuję, bo przez to mogę teraz zwrócić uwagę także twórcom na rzeczy, którym powinni się oni jeszcze raz solidnie przyjrzeć. Link do pierwszej części materiału, w którym opowiadam o sekretach rozgrywki w EA FC24, znajduje się w opisie tego filmiku. Przypominam, że nie mogę jeszcze pokazywać rozgrywki, dlatego proszę potraktować ten filmik jako podcast i klasyczne FIFA Talks, a przechodząc już do rzeczy, pierwsza z niepokojących kwestii tyczy się bramkarzy, bo o ile ogólnie mówiłem, że oni poprawnie zachowują się przy większości strzałów, poprawnie reagują na wszelkie wrzutki itd., tak w sytuacjach, gdy napastnik biegnie z piłką sam na sam, a my zmusimy naszego golkipera do wyjścia z bramki, przytrzymując trójkąt czy też Y na Xboxie, często dzieją się rzeczy nie z tej ziemi, ponieważ bramkarze nie skupiają się wtedy niemalże w ogóle na tym, by złapać piłkę, tylko robią na przykład wślizg na plecach tyłkiem do przodu. I o ile to jeszcze jakoś czasem się sprawdza, tak w innych akcjach, gdy golkiperzy widzą przed sobą rywala z piłką, a my każemy im wyjść do przodu, oni robią coś, co można krótko nazwać położeniem się na ziemi i wyciągnięciem ręki przy murawie. No a w takiej sytuacji, gdy on sobie po prostu leży, rywal takiego bramkarza bez problemu obiegnie i to nawet z użyciem wyłącznie samego lewego drążka, bez wykonywania jakiegokolwiek triku. A nawet jeśli napastnik go nie ominie i wbiegnie na tego leżącego bramkarza, to przez to, iż nie jest on zainteresowany łapaniem piłki, futbolówka po prostu się od niego odbije, znowu trafi pod nogi rywala i ten już z reguły wbije ją do bramki. Jednocześnie przy samym wychodzeniu golkiperów z linii bramkowej widać, że oni często mają bardzo niski iloraz inteligencji, bo na przykład jeśli przeciwnik przebiega z piłką przez pole karne z lewego skrzydła do prawego, a ja nakażę w tym momencie wyjść mojemu golkiperowi, to on czasem nie biegnie w stronę piłki, tylko biegnie w miejsce, w którym była piłka w momencie, gdy ja nacisnąłem trójkąt. Czyli bramkarz zaczyna biec przed siebie, a rywal z piłką biegnie w zupełnie innym kierunku, no i po chwili ma pustą bramkę, do której może oddać strzał. Więc dziwnie wyglądają te zachowania bramkarzy przy niektórych wyjściach z bramki sam na sam. Oczywiście to nie jest norma, że oni dostają wtedy zawsze wylewu, no ale jest to na tyle zauważalne, że znacznie różni się od tego, co widzieliśmy w FIFA 23 i daje już powód do lekkiego zaniepokojenia. Idąc dalej, kolejna sprawa, która przyciągnęła moją uwagę, to niebywale znerfione strzały z pokaźnego dystansu, czyli te z przytrzymaniem przycisków R1 oraz L1. Każdy, kto czasem zajrzy na kartomanie, wie, że w FIFA 23 te uderzenia dawały mi sporo radości, co jak co, ale akurat je mam wymasterowane. Niektórymi piłkarzami wielokrotnie strzelałem hat-tricka dzięki uderzeniom z ponad 30 metrów, a tymczasem w EA Sports FC, pomimo tego, że oddałem takich strzałów spokojnie ponad setkę i to różnymi zawodnikami, a przez minimum pół godziny testowałem wyłącznie te uderzenia, to nie zdobyłem ani jednego gola z ponad 30 metrów, no bo po pierwsze bramkarze znacznie lepiej reagują na longshoty i mają nawet nowe animacje do bronienia takich strzałów, a po drugie te uderzenia zostały znerfione. Piłka leci po nich mniej dokładnie, bardziej kołysze się w powietrzu, czasem wycelujemy idealnie w lewy słupek, a ona przyleci obok bramki przy prawym słupku, a i wysokość jej lotu jest bardziej randomowa, przez co, no ostatecznie widząc, że to już nie działa, odpaliłem mecz na najniższym poziomie trudności i w nim oddawałem przez cały czas jedynie strzały z dystansu, no i w końcu po wielu z nich udało mi się strzelić bramkę Haalandem z 32 metrów, no ale ogólnie widać, że ten rodzaj uderzeń jest bardzo znerfiony i osobiście niezbyt mnie to cieszy. Kolejna kwestia to coś, co trudno ogólnie uznać za minus, ale mnie jednak martwi, no bo wiele razy byłem świadkiem tego, że w walce powietrznej u zawodników bardziej liczyła się skoczność aniżeli sam wzrost. Czyli na przykład piłkarz mierzący 172 cm wzrostu przeskakiwał kogoś o 15 cm wyższego, bo po prostu ten niski gość miał bardzo dużo skoczności i dzięki temu wyskakiwał za pleców rywala i zgarniał piłkę. A druga wiążąca się z tym kwestia jest taka, że ogólnie, chociaż potężny Haaland jest gwiazdką okładki i jej na pewno go dobustuje i ten gość będzie i tak najpewniej użyteczny, to tak ogólnie w trakcie zwykłej rozgrywki bardzo dobrze grało mi się tutaj niskimi zawodnikami i to na większości pozycji, nawet na środku pola,
A byli oni tym lepsi, im lepszy mieli dribbling, więc teoretycznie no nie ma w tym nic złego, jest to jedna z cech, które wnosi ta gra, no bo każda odsłona się czymś wyróżnia, ale w praktyce ja myślę, że wy już dobrze wiecie, o co mi chodzi, bo silnik jest po prostu stworzony w taki sposób, żeby w EA Sports FC dobrze grało się kobietami, które właśnie no są niskie, ale w statystykach nie różnią się od mężczyzn. Jeśli EA nie zmieni czegoś w końcowym etapie tworzenia gry, to będziemy mieli nawet na SEO wiele zawodniczek, które zdmuchną z planszy chociażby takich pionków jak Ruben Dias, bo skoro wzrost nie jest taki ważny, przyjdzie jakaś piłkarka na SEO, której EA da 82 tempa, do tego z 90 siły, no i złotą cechę Jockey Movement, no i w tym momencie będzie pozamiatane, bo ona będzie gasić wam Mbappe. Więc generalnie jak przeglądam fanpage i różne profile, to pod każdym postem mówiącym o tym, że w FC24 będziemy mogli tworzyć składy mieszane płciowo, z 85% reakcji to jest haha, 5% to złość, a reszta to lajki. Więc nie trzeba być zbyt bystrym, żeby zauważyć, iż nie tylko w Polsce, ale i globalnie ta hybryda piłkarzy z piłkarkami nie spodobała się graczom. No ale po tym, co widziałem w trakcie testowania EA FC24, naprawdę wiele wskazuje na to, że nawet jeśli postanowicie, że no trudno, to ja nie będę grać kobietami, jakoś przeżyję, no to mimo wszystko wy i tak nie dacie rady się od nich odczepić, no bo po pierwsze one będą wyskakiwać z paczek, będą w zadaniach SBC i tak dalej, no a po drugie, o czym już kiedyś wspomniałem, jestem niemalże pewien, że wiele osób się złamie, bo przyjdzie na start gry jakiś gość, no nazwijmy go Januszek, ze składem mężczyzn, gdzie na skrzydle znajdzie się jakiś sztywniak oceniony na 82, no i Januszek wbije tą drużyną 10 winów, a tymczasem na ławce leży u niego jakaś trafiona dziewczyna oceniona na 87, która ma 90 tempa i jest w mecie gry. Janusz parę razy przegra znowu wiele meczów i dojdzie do wniosku, że w sumie on da tę piłkarkę do składu i przeboleje już fakt jej posiadania, bo wygrywanie meczów jest dla niego ważniejsze. No a później wygrając na niego będziecie oglądać, jak ta piłkarka oceniona na 87 strzela wam bramki, no bo niszczy wam dajka na SEO. Zresztą to jest niemalże pewne, że będą jakieś wyzwania, w których za rozegranie kilku meczów kobietami dostaniemy na przykład super paczkę i wielu z nas je wykona, no bo przebolejemy godzinę takiej gry dla możliwości trafienia Mbappe albo przynajmniej zebrania bardzo konkretnego foderu. No a potem EA ogłosi statystyki, że kobiety w Ultimate Team odniosły sukces, bo grało nimi już 90% graczy. Ja tutaj już teraz nie mówię oczywiście o rzeczach pewnych, ale naprawdę każdy kolejny kontakt z EA Sports FC24, który mnie spotka, utwierdza mnie w przekonaniu, że to jest gra stworzona dla kobiecego futbolu i niedługo będzie wręcz dziwne, że mężczyźni nie zeszli jeszcze na drugi plan. No ale cóż, co to będzie, zobaczymy we wrześniu, a póki co plusy są takie, że faktycznie poza tym, co dzisiaj opowiedziałem, nie ma już jakoś więcej bardzo niepokojących elementów gameplayu, które od razu rzuciłyby się mi w oczy jako skandaliczne. Chociaż, no kto wie, może występuje jakiś schemat dośrodkowania po ziemi, które przelatuje cały czas przez pole karne, zawsze niszczy całą obronę, a ja tego po prostu przez tych kilka dni nie zdążyłem odkryć, chociaż no jest to oczywiście raczej mało prawdopodobne. Więc ogólny schemat podstawowej gry w EA Sports FC24 to zbudowanie składu z szybkimi piłkarzami, którzy mają dobry dribbling i podstawową wiedzę o pozostałych elementach gry, rozmieszczenie ich na formacji 4-4-2, wyrzucenie przycisku R1 w obronie, cofanie się zawodnikami pod własną bramkę, pełne skupienie i indywidualne krycie każdego zawodnika, a następnie gra z kontry i obieganie całego boiska, by zagrać piłkę w głąb pola karnego do strzału z pierwszej piłki lub ewentualnie w ataku pozycyjnym tak samo wjeżdżanie pod bramkę rywala dzięki akcjom rozpoczynającym się na skrzydle, czyli ogólnie no jest to schemat gry bardzo podobny do tego, jaki stosowałem niebawem po premierze FIFA 23, no bo był on po prostu skuteczny. Na zakończenie jeszcze dwa słowa o grze na bota, bo wiem, że wiele osób gra wciąż tylko z komputerem, no a tutaj ta rozgrywka wygląda całkiem efektownie i czasem aż można by powiedzieć nadzwyczaj realistycznie. Pomijając testowanie strzałów z dystansu, grałem na bota na poziomie legendarnym, bo wyższego nie było i czasem nawet imponowała mi w tych meczach gra w obronie sztucznej inteligencji, która zakłada taki pressing, że klękaj się narody. Na przykład grając przeciwko Manchesterowi City, Erling Haaland wykonywał już czasem
trenerem Ślizgi, gdy ja na środku boiska rozgrywałem futbolówkę obrońcami, a gdy udało mi się podbiec jakoś bliżej pola karnego rywala, Norwek, jak i inni napastnicy cofali się czasem w głąb własnej połowy tak bardzo, że wbiegali między linię obrony i pomocy. No ale ogólnie zagęszczenie środka pola przez bota jest potężne. Gdy klepiemy piłkę przed polem karnym naszego oponenta, czterech pomocników i dwóch napastników rywali jest w stanie wziąć nas w takie kleszcze, że miałem czasem wrażenie, iż oni wszyscy znajdują się na obszarze jakichś 50 m². Tutaj nie jestem oczywiście rzetelnie precyzyjny, no ale ten pressing sztucznej inteligencji robi wrażenie i wygląda ostatecznie całkiem realnie. Jednak no jeśli skupimy się na grze w ataku, złamanie bota nie jest jakieś nadzwyczajnie trudne, a gorzej wygląda fakt, że jego gra nie rozwinęła się zbytnio w ofensywie, bowiem jeśli gramy na poważnie, komputer odda na nas i tak łącznie ze 3 strzały w meczu, a gorsze jest w tym to, że czasem 2 z tych strzałów to jakieś randomowe uderzenia bez przyjęcia piłki z ponad 20 metrów, które lecą prosto pod poprzeczkę i bramkarz nie ma z nimi szans. No i potem po statystykach widzimy ten brak realizmu, bo rozegramy 10 meczów i w każdym z nich bot strzeli bramkę albo dwie, oddając przy tym łącznie ze 2 strzały, więc skuteczność na poziomie niemalże 100%, co może zdarzyć się raz na jakiś czas, ale nie w każdym rozegranym spotkaniu, więc no generalnie nawet ciekawie się gra na tego bota, ale jego nadzwyczajna skuteczność przy każdym uderzeniu, do którego dopuścimy, przyćmiewa ten pozostały realizm, no i przez to trudno jednoznacznie powiedzieć, że ta gra sztucznej inteligencji jest w porządku. W każdym razie na tym zakończę już przedstawianie swoich wrażeń z gry w betę EA Sports FC24. Co wy o tym póki co myślicie, jak dla was zapowiada się ta gra i co waszym zdaniem jest jej największym minusem? Zapraszam do komentowania, bo nie ukrywam, że jestem ciekaw waszego zdania. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!